Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson i dzisiaj jesteśmy na Palionowie. Nowe Palionowo, Palionowo 2, sezon drugi. Witam bardzo serdecznie, tu jest... Coś się tam wysadziło. Kto to wysadził? Nic się nie stało, bo tu w wodzie nic się nie stało. Tu jest Neon, patrzcie, jaką ma hawirę. Yo, dzień dobry! Jakiego ma gluta? To jest dopiero... To jest glucior, nie potrafię. No i ma takie... Ty, jak ty się dobrałeś w ogóle z piecami i z łóżkiem kolorem? Powiem ci, specjalnie. Estetyka u ciebie w domu to od razu widać. Od razu widać, że artysta. Będzie jeszcze ładniejsza, No to wiadomo. Czekajcie, pokażę wam resztę składu. Tutaj mają pole uprawne, ale dzień to pole uprawne. Dzień dobry. Jest... Oraz słabe. Tak, o tak, bo oni ryż robią. Tak. Ryż robią. Ale na serio wyglądać jak Chińczycy. Nie pryskane jak u ciebie są pryskane. U mnie nie są pryskane, u mnie są perfekcyjne. Póki co, O nie, oni nam niszczą farmę. Póki co nie będę ukrywał. Ej! Dobra, nie, odbudowujesz to i. Ale to nie moja wina, co ja kurde, go wybuchłem? Stałeś w miejscu i on. No ale to nie powiedziałeś, że creeper idzie, go nie widziałem. A że się mam mówić, że creeper idzie? Nie wysadzi. Płacisz karę. No a tak, ale co żeś krzyknął? Płacisz karę. Ty, jak idzie creeper, to się krzyczy, ej, uważaj creeper, a nie, ej! Dobra, policja. Co to jest za komunikat? Dobra, tu jest wasze pole, przyznaję, póki co macie większe. Ale póki co. Tylko tyle wam powiem. Zgapiam od was biznes. Zgapiam od was biznes, bo chciałbym zauważyć, że to ja pierwszy miałem ziemniaki tutaj. Więc. Kolego. No co? Ja moje pole tam stoi. Przepraszam bardzo, jak wczoraj tu grałem, tego tu jeszcze nie było, a moje pole już wczoraj stało, więc... Było tutaj takie małe i to było od Dawida. No, no kurczę, małe pole, to co to było w porównaniu do tego, co ja mam? Teraz przebiliście to? Rozpoczęliście wojnę ziemniakową w tym momencie. Dobra. Pokażę wam tak, patrzcie, tutaj jest to moje pole, o którym powiedziałem. Wojna ziemniaczana. Wojna w studni, na którą nie zostałem zaproszony. Ale do... Ale na całe szczęście był to bardzo opłacalny interes. Dokładnie. Dobra, tu mam swoje pole. O, tu mi już ziemniaki urosły. Nie! Oj, słyszałem to, słyszałem to. O, to już nie pierwszy raz. No nie, Justinka. O Boże! Justinka. Tak, poczekaj, może pokażę na odcinku, dlaczego Justin, bo ludzie mogą tego nie ogarnąć. Patrzcie, dlaczego nazywamy dom od Bartka Justinem, bo jak się tak popatrzymy z tej strony, to ma taką grzywkę na bok. Coś pięknego. Dobra, słuchajcie. Nowe Palionowo. Pierwsze zasady, jakie tutaj są, to to, że mamy walutę. Waluta to jest po prostu złoto, najzwyczajniej w świecie. Złoto. Tutaj jakby, no, tak jak mamy złotówki u nas w Polsce, tak tutaj będzie złoto. Czyli prawie to samo, bo tu złotówki, tu złoto. Zaczyna się na to samo... Ty, czemu tu jest pusto? O kurczę, kolejny creeper. Dobra, idę wam pokazać nowe Palionowo, gdzie będziemy budować, bo tutaj to tak naprawdę... Nie! Kurczę, te creepery wybuchają w każdym możliwym momencie. To jest niemożliwe po prostu. Ja tylko słyszę creepery na razie. To jest jak fajerwerki na Sylwestra. Wybuchają w każdym... no i wszędzie. Nie mam jedzenia. Dobra, czekajcie, dobra, później tą dziurę zamuruję. Dobra, ja Dawida zdradzam. No, pole Chińczyków, pole. Co? Chodź, ja mam. Ziemniaka chcesz to? Nie, no chodź, sprzedam ci. Nigdy w życiu tych obspryskanych. To nie są obspryskane, ale chciałbym powiedzieć, że jak ktoś robi dużo, czyli hurtowo, to wtedy są pryskane, bo mu zależy na efektach. Ja mam skromniejsze pole. A, przecież ty chcesz mieć większe od nas. No, ale to póki co mam mniejsze, więc póki co wasze nie, są bardziej pryskane. Nie, jak mam być cztery, to mi te ziemniaczki od Szybsona smakują, są bardzo smaczne. Zobaczymy po paru dniach, jak się na bucecie przyciśnie. A kurde. Wiecie, co jest najsmaczniejsze w jego ziemniaczkach? To, że są od razu i to, że są za małą cenę. To jest najsmaczniejsze w jego ziemniaczkach. Na polach biedach to zawsze wybierze to, co dobra, tańsze. Dobra. Patrzcie, tu stoję w tym momencie, pokazuję wam, tu będzie powstawała nasza nowa wioska i musimy sobie gdzieś wybrać miejsce. O, postawiłem sobie pochodnie, niech sąc, może je ściągnę tu. Tu gdzieś będę musiał sobie chatę postawić. Na samym początku pokażę wam, gdzie będzie miał Dave wraz z Palionem, czyli tu gdzieś. O kurczę, ale chatę budują. Chata rybaka. No szczerze mówiąc, to średnio ona wygląda. Tak, ptaka. Od samego nic tam nie ma. No co początek. Słuchaj, nawet fundamenty wyglądają licho w waszym wykonaniu. Dobra, tak samo jak wasze ziemniaki, więc w sumie to się dobraliście. Dobra, zaraz będziesz miał płytkę z TNT obok ziemniaków i zobaczymy. No to widzisz, ty masz tak słabe ziemniaki, że musisz wysadzać moje pole, żeby mieć jakiekolwiek szanse na rynku. Nie, takie macie słabe ziemniaki. Macie strasznie słabe ziemniaki. To jest. Te ziemniaki, ale jakiś frajer kradnie nam pomysł.
Ja pragadam, przepraszam bardzo, ja miałem pierwszy pole ziemniaków. Przepraszam bardzo. Dobrze, ja muszę gdzieś sobie tutaj wybrać miejsce, ale szczerze mówiąc nawet nie wiem, w którym miejscu mam zrobić. Na pewno jak najdalej od tych co ziemniaki robią dziwne, bo jeszcze boję się, że zarażę. Ja będę najlepszym górnikiem na serwerze. O, ja wiem już w którym miejscu. Kurczę, robię tutaj. Robię tutaj wielkie S. Jak to brzmi? A co powiedział? Czekajcie, jak się pisze S, tak. On będzie górnikiem. Będziecie ode mnie kupywać wszystkie rzeczy z kopalni, bo mam będzie brakować. Chciałem budować dom, Dave. Ja zrobiłem sobie S w miejscu, w którym będę miał swoją chatę. Zaczekaj. Ja chcę zobaczyć. A masz wszystko, nie będziemy kobla. Dobra, to będzie miejsce na moją chatę. Jak wam idzie to budowanie? No idę sobie zobaczyć na to, co wy tu robicie, bo dawno się nie śmiałem. Nie mamy. A muszę się pośmiać. Pośmiać, gościu. To jest sztuka. Hopie, jaka sztuka, hopie, to wygląda, wiesz jak to wygląda? Solo. No, ale co ty mnie bijesz, widzisz? Widzisz? Ale wy jesteście żałośni. Albo mi wysadzać pole jesteście, albo chcesz mnie bić. Nie potrafisz udowodnić, że jesteś wartościową osobą na tym serwerze. Jakiś problem? Kurde. Nic nie potrafisz udowodnić. Więc proszę się zachowywać. Nie masz mi nic do zaoferowania. To tu powstaje ta licha Havira, idziemy do Neona zobaczyć, co on tam robi, bo... Jak to? Nie, no, ja w kopalni. A w kopalni jesteś, no to, ale i tak pójdę. Co chcesz, Dave? A to może też sobie pójdę do kopalni, bo w sumie to potrzebuję jakiejś rzeczy, żeby sobie... Znaczy w sumie to i tak jestem najbogatszy na tym serwerze, już wam pokazuję, co mam. Bo te biedaki tam z ulicy... No, z każdej strony takie coś. Czekaj, jak ta ulica się nazywała? Bogata. Urzędnicza. Więc na urzędniczy oni mieszkają, tam jest taka patologia, że hej. Ty mieszkasz na Hugo. Kto tam mieszkał? Łukasz. Okej, okay. Ale to wolę tam już niż na urzędniczej. Szczerze mówiąc, dobra. Nie wiem, kto mieszkał na urzędniczej. Daniel Magical. Dobra. Nieważne, kontynuując odcinek, patrzcie, tutaj mam swój magazyn na dole. Tutaj zrobiłem sobie taki kosz fajny, kosz, którego oni nie mają, bo ich nie stać ale na wiaderko z lawą. Ale czemu ty nie mieszkasz w Palionowie? Ja widzę, że ty chyba nie chcesz być w Palionowie. Gdzie nie mieszkam w Palionowie? Przepraszam cię bardzo. Ja mieszkam na razie w tym miejscu, w którym wy wszyscy mieszkacie. Mieszkam w tym samym miejscu, gdzie wy teraz wszyscy mieszkacie. O, patrzcie tu, może podrobimy jakieś ziemniaki. Ale ty mieszkasz... Ej! Dobra, nie, przepraszam, czekaj, nie, spokojnie, dogadajmy się. Ja co mam pytanie. Inspekcja, no chcę ukraść ziemniaki. Chcę? Ja. Szybko, chcę. Z kataną. Nie dogadajmy się. Idę, biegnę. Szybko, z kataną. Dogadajmy. Biegnę, szybko. Jak biegnę, patrz. Za czym się? Patrz, przecież ja nic nie wziąłem jeszcze. Biegnij, patrz, do wody wpadłem. Wpadłem do lawy. Depaj, dogadajmy się. I ten. Jak chcesz się dogadać? Ale nie jestem w stanie. Weź jakiegoś swojego ziemniaka, zerwij jakieś, tu masz gotowce, widzisz, z brzegu. Bierzesz je. I wymieniamy się ziemniakami. Ze wszystkim. Jako dobra rywalizacja, ja ci daję jednego ziemniaka, ty mi dajesz jednego ziemniaka i Paweł? Ten, dobra? No i ty co? Masz taki no i tyle, po prostu jednego ziemniaka sobie dajemy, ja tobie dam. I zakończymy to pór wojenny. Masz na Discorda. Tak, dokładnie. Dobra. Dobra, rzucam ci tu. I teraz zjem tego twojego ziemniaka. Nie. Ja niestety nie jestem głodny. Ale obrzydliwy jest. No ty nie jesteś głodny. Po prostu nie chcesz go zjeść, bo on jest tak perfekcyjny, że ty się boisz go spróbować. Ja go tutaj wyrzucę, wiesz, bo jest taki słaby. Ale ty go tam... Słuchaj, ty go tam... Dobrze, przygotować sobie, że mnie tępiesz. Ty go tam wyrzuciłeś, kolego. Daj mi jeszcze jednego. Nie, ty go tam wyrzuciłeś, ale ty po niego zajdziesz, bo ty jesteś ciekaw, jaki ja rozkroczę. Nie jestem ciekaw, ja wiem, że on jest słaby. Proszę cię bardzo, on nie jest słaby, to jest najbardziej perfekcyjny. Tak samo jak ty mówisz. Dobra. Weź tam się uspokój. Chyba wcale niedobry. Nic nie znaczysz. Ja już czuję, jak mnie w żołądku kręci od tego ziemniaka twojego. Tak. Zobaczysz, no, chłopaki, jak Neon chce się zepchnąć do mnie, żeby nie zginąć, to on musi jak to wpisać? Tak? No on po prostu... Znaczy, ty chcesz zepchnąć do siebie? Nie możesz się teleportować? Ale jestem w lawie właśnie. Tak, TP Neonek do Palionowy, tak. Ale to musi wpisać Paweł, jak wejdziesz na serwer. To musi Paweł, dobra, no to ja chcę nagrać tę akcję. Mam pół serduszka. Dobra, czekaj, idę do Paweł do wody wszedł, żebyś od razu w wodzie był. Dawaj, jak wejdziesz. 3, 2, 1. Uwaga. Jestem. O, uratowaliście go. Uratowałem mu życie, widzisz? Dobra, i on mi wisi teraz, Musisz zaraz skupić 20 staków ziemniaków. Co? Ale czekaj, ile on ci wisi w tym momencie? Ile ci wisi? Złota? No. Zastanowię się, na razie go nie będę... Cena cena ma nie, być powiedziana w tym momencie. Nie, po prostu ma już nigdy nie kupować u ciebie ziemniaków. Ale nie, tak nie można. Tak nie można, to jest cios poniżej pasa. Ja wolę zapłacić złotem.
Ile? No kurczę, potem... widzisz, te moje ziemniaki są tak dobre, że on woli zapłacić śmierć, wam zło. Straciłbyś takie itemy. Kurczę. Tak. Dobra. No ile? Ale ja mam tylko diamentowy. Dobrze, czekaj, cicho sieć. Ile? Ile? Tak. Ile? 25 złota. 25 sztabek złota, tak? Tak, no, za uratowanie się, życia. Dobrze. Straciłbyś, już nic byś nie miał. 25. No mam pomysł, mam chodź, pomysł. Chodź, na on, chodź pomysł. Na on ze mną, chodź na on ze mną, musimy się dogadać. 10 złota i 3 diamenty. Dobra. Nie chcemy diamenty. Nie, no stary, chodź, ja mam lepszy deal. No, Paweł, oni ci zaoferowali 25 sztabek złota. I teraz chodź, ja pogadamy no sobie, właśnie. Pogadamy sobie na ale osobności. Tylko, że oni mi uratowali życie i to za to im muszę im dać. No dobrze, dobrze, no spokojnie. Ja już a proszę nie wchodzić, proszę nie wchodzić. Wypraszam cię z mojego domu, wypraszam cię z mojego domu. Proszę wyjść z mojego domu. Dobra, jeżeli Neon nie wyjdzie... Ja cię go zabij. Jeżeli Neon nie wyjdzie, to jeszcze więcej powiem. Dobrze, no nie wychodź, czekaj. Ale dajcie mi z nim porozmawiać, dajcie mi z nim porozmawiać. Dajcie mi z nim porozmawiać. Ale kurczę, Czas na zapłatę zakończone. To jest 24 godziny. Nie możecie żądać od kogoś, żeby zapłacił wam w tym momencie. Zawsze żądam, są... gdyby nie Paweł. No i dobrze, ale ja chcę się z nim dogadać w tym momencie, tak? Ja chcę mu zaoferować. Chcę mu zaoferować. Ja mam bardzo dużo do gadania, nawet sobie nie zdaję sprawy, jak ja tutaj karty rozdaję na tym serwerze. Chyba bardziej mi się opłacało zginąć, chłopaki. Chodź, Neon, no 10 złota i 3. Dobra, Neon, ja mam dla ciebie lepszą ofertę, ale jak chcesz i płacić tak. Ale ja go uratowałem, nie ty. No dobra, ale wysyłaś, co on ma do powiedzenia, tylko jestem ciekawy, z ciekawości, no co? No. Tak, ale to chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, chodź tu. Patrz, robimy akcję taką. Ja płacę za ciebie, a w zamian za to ty kupujesz od nich ziemniaki i dajesz mi, a ja je sprzedaję drożej. Czekaj, jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Ja wykładam za ciebie złoto, ty kupujesz od nich ziemniaki, sprzedajesz mi, a ja je sprzedaję drożej. Ja kupuję od nich ziemniaki, daję tobie, a ty je sprzedajesz drożej? Tak. I dzielimy się po 50%. No dobra. Tak? Jak podsłuchują świietniki najgorsze. Pa, no ja pod powiem, drzwiami tak. Stoją, pod no drzwiami ja stoją, tak. Menele. Ja to chcę dostać od Nona, a nie od ciebie. Nigdy ci nie sprzedamy ziemniaków. A dlaczego? No dobra, podsłuchiwali, musimy, dobra, zapłać im to, my się dogadamy później. No dobra. Zapłać im to, co chcieli, zapłać im to, co chcieli. Kurczę, jestem człowiekiem. Ja jestem złym człowiekiem. Ja po prostu inwestuję w to, co warto, a ty masz krzywe oczy. Za to, a ty masz krzywą twarz i w ogóle jesteś niedopieszony z jednej strony. Teraz nic nie mam na serwerze. Bez szynki nic nie znaczysz, to szczerze. Uratowałem życie. Bez szynki nic nie znaczysz. Ale fajni, bezinteresowni przyjaciele, kuźwa. No nie, właśnie. A ja chciałem ci pomóc. Ja chciałem ci pomóc, pamiętaj to. Dobra, no to tyle w sumie. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, stawcie łapkę w górę. Napiszcie koniecznie komentarz, kto ma lepsze ziemniaki. Ja uważam, że to ja mam lepsze ziemniaki. A wy macie my z Pawłem mamy najlepsze ziemniaki. Wy macie syf, to jest syf. Proszę mnie tu w ogóle się nie odzywać, bo zaraz się wyciszę na tym Discordzie. Nie rozmawiamy. Bo w ogóle nie zasłużyłeś w ogóle rozmowa na to, żeby... jest zakończona. To pole, co tam stoi, to ja się w ogóle dziwię, że się ktokolwiek... Gdyby nie to, że to robisz z burmistrzem, to by tu nie stało rozmowa nawet. Rozmowa jest zakończona. Naślę tu na was sanepid, kopię i będziecie jeszcze karę płacić za trucie ludzi. Kłótnie z burmistrzem podlegają wyrzuceniem z palionowa. Dobrze, no okej. Nasze ziemniaki są najlepsze, nie mam w tym dyskusji. Dobra, ja mam swoje zdanie, te ziemniaki to są jakieś przesiąknięte. Patrz, one ciągle przy wodzie są, one są tak nasiąknięte, tak wilgotne, hopie. A twoje są za to zasługę i później mają... Mają wodę obok, wypraszam sobie. Tak, wasze są napompowane. Adam, przyjdź, sanepid! Proszę bardzo, przyjdź, wszystkie mają wodę obok. Dobra, przywodzę. No przyjdź. Ale jak znajdę jednego, który nie ma wody obok siebie, Ale wiesz, że to tak nie działa, hopie, że obok siebie. To jest wtedy, to jest marnotrawstwo miejsca. Zamyka biznes, dwa miejsca, czyli jakieś... Proszę wiem, bardzo. Dwa no i co mi po polu skaczesz, Menelu? Dobra, idę ci poskakać po polu, nie, hopie. Idę ale ci nie, poskakać po czekaj, polu. Ale zaczekaj. Idę ci poskakać po polu, naprawimy hopie. To, naprawimy, zbesz, naprawimy. Kurde, skaczę ci po polu. Dobra, masz konia, masz po polu. Skoczył nam po polu. Ja też mu skoczyłem. Skoczył nam po polu. Co kradniesz ziemniaki? Patrz, moje ziemniaki są tak dobre, że musimy je kraść, dobra, nie jest w stanie ora, ich kupić. Masz, kurde, masz. Moje dobra, to idźcie se stąd. Wasze no, ziemniaki nic nie znaczą na tym świecie. Widzisz, dobra, tutaj idźcie. Nie ma wody. Tutaj nie ma wody. Ale patrz, u ciebie jest to samo przecież. Niszczę patrz, to. Jest woda i dwie kratki w bok. Nie ma wody, niszczę to. Patrz,
No dobra, okej, okay, dobrze. Widzisz? To jest ty właśnie. To jest twoje. Widzowie, widzicie, co się w tym momencie dzieje? Oni niszczą moje pole ziemniaków, bo po prostu ziemniaki są tak słabe. Są tak. Nie, ja już sobie zasadziłem. Zasiane, nic nie było. Możecie już sobie iść. Wasze ziemniaki są do kitu i widzowie to potwierdzą w komentarzach. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Nie kupujcie ich ziemniaków, bo są totalnie niedobre. Dziękuję, cześć. Pół na ziemniaki. Nie, pół to na ciebie. Elo.